Witam Państwa ponownie. Chciałem Państwu dzisiaj powiedzieć o katarze siennym. Katar sienny to nazwa nieprawidłowa. Państwo widzicie, mamy wokół wczesną wiosnę. Jest dość zimno, co zresztą widać po moim wyglądzie. Otóż prawdziwa, właściwa nazwa to katar alergiczny, bo my jesteśmy uczuleni nie tylko na siano, ale także na pyłki drzew, które pylą już od wczesnej wiosny. Katar sienny objawia się wydzieliną z nosa o kolorze przeźroczystym. Oczywiście może się nadkaźnić i wtedy jest zielony albo żółty, ale raczej jest to wydzielina przeźroczysta. Dodatkowo pojawiają się pieczenie oczu, łzawienie oczu, człowiek jest podenerwowany, czasami nawet występują dreszcze. Katar sienny to choroba, która leczona jest standardowo lekami antyhistaminowymi, ale jednakże można również w jej przypadku stosować preparaty ziołowe. Ja sam jestem alergikiem, sam mam katar sienny, więc jestem żywotnie zainteresowany znalezieniem takich roślin. Poszukiwałem tego bardzo długo, dlatego że nie chciało mi się stosować leków syntetycznych, aż w końcu natrafiłem na jedną tajemniczą roślinę, która w medycynie stosowana jest już od 5000 lat. Rośliną tą jest czarnuszka siewna, zwana też czarnuszką egipską. A konkretnie olej z tej rośliny zamknięty w hermetycznych kapsułkach. To bardzo ważne, aby był zamknięty w hermetycznych kapsułkach, dlatego że istotą działania jest prawdopodobnie olejek eteryczny, a zatem on łatwo paruje. Zamknięcie go w hermetycznych kapsułkach powoduje, iż zawartość olejku jest stała. Czarnuszka siewna była też stosowana i badana w porównaniu z lekami syntetycznymi. Z cetyryzyną, czyli typowym lekiem, który działa na alergię przeciwhistaminową, wykazywała taką samą efektywność działania. Osoby stosowały czarnuszkę, olej z czarnuszki, a druga grupa stosowała cetyryzynę. I okazało się, że efekty są bardzo podobne. Ale ta grupa, która stosowała olej z czarnuszki, nie miała uczucia senności, która występowała dość często u osób, które stosowały cetyryzynę. Czarnuszka działa bardzo efektywnie. Sam tego doświadczyłem pewnego razu, gdy udałem się na rower. I po godzinie jazdy, a było to w czerwcu, byłem zakatarzony, łzawiły mi oczy, cały drżałem, byłem wściekły. Zażyłem wtedy 4 kapsułki preparatu zawierającego olej z czarnuszki siewnej. Po 20 minutach byłem prawie całkowicie zdrowy. Na rower siadłem ponownie i jeździłem jeszcze całą godzinę. Tak więc to naprawdę jest bardzo skuteczny środek i realna alternatywa dla leków antyhistaminowych. Dawkowanie oleju z czarnuszki jest zależne od nasilenia objawów chorobowych. Mogą to być 2 kapsułki, może tych kapsułek być 12. Nawet u dzieci małych można go stosować w dawkowaniu 50 mg na kilogram masy ciała. Badania na zwierzętach dowiodły tego, iż olej z czarnuszki siewnej jest bezpieczny i nietoksyczny. Jedynym niepożądanym działaniem, które się czasami pojawia, to charakterystyczne odbijanie się olejkiem eterycznym po spożyciu nasion bądź oleju z czarnuszki. Katar alergiczny w największym nasileniu następuje wtedy, kiedy pylą drzewa bądź trawy. Ale 30% osób, które mają katar alergiczny w takiej formie czystej, czyli łzawienie, pieczenie oczu, wodnista wydzielina, mają przez resztę roku takie uczucie zatkanego nosa, nazwijmy to. W ten sposób oni to określają. O cóż chodzi? Chodzi o to, że często mamy uczulenia takie typowe, kataralne, ale mamy też u 30% uczulenia na składniki żywnościowe, które wchodzą w alergie krzyżowe z pyłkami drzew i traw. Na przykład osoby uczulone na trawy i zboża mają również uczulenie pokarmowe na mąkę, bądź też na różnego rodzaju przetwory z tej mąki. Więc możemy mieć objawy ostrej alergii pod postacią kataru siennego, ale też objawy takiego zatkanego nosa, które toczy się cały rok. Dlatego warto o tej czarnuszce pamiętać także w innych porach roku, a nie tylko w lecie i na wiosnę.
Kliknij w poniższy obrazek, aby dowiedzieć się więcej na temat suplementacji diety, jaką zaleca Centrum Ziołolecznictwa Ojca Grzegorza.